Zakończyło się doroczne spotkanie terenowych biur i kół przyjaciół rodziny Radia Maryja. Trzydniowy zjazd w Toruniu to przede wszystkim wspólna formacja, modlitwa, rozmowy, podsumowanie działalności i umacnianie wspólnoty. Po rozpoczęciu nadawania przez Radio Maryja wokół rozgłośni zaczęła powstawać wyjątkowa wspólnota jaką jest rodzina Radia Maryja. Jej członkowie zaczęli tworzyć koła i biura Radia Maryja przy swoich parafiach. Ich przedstawiciele każdego roku przybywają do Torunia na spotkanie formacyjne. Przewspaniała uczta duchowa. Jesteśmy szczęśliwi, że mimo różnych obowiązków domowych, był ten czas, żeby tutaj właśnie przyjechać z wielką radością. Koła i terenowe biura Radia Maryja to już 32-letnia historia, a spotkania formacyjne są tradycją zapoczątkowaną w 1993 roku. Dzięki tym spotkaniom uczestnicy mogą się podzielić ze sobą swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Tutaj zdobyłam bardzo dużo wiedzy, szczególnie wtedy, kiedy się ludzie dzielą, jak wygląda u nich praca. Trzydniowy zjazd w Toruniu to przede wszystkim wspólna formacja, modlitwa, rozmowa. Mowy, podsumowanie działalności i tworzenie wspólnoty. Dla wielu z uczestników spotkania Radio Maryja to przede wszystkim misja, styl życia, zaznacza pan Józef Burcz, reprezentant koła Radia Maryja w Pile. Radio Maryja jest budowniczym. Sfery duchowej, wewnętrznej. Bez kół i biur Radia Maryja rozgłośnia nie mogłaby istnieć, mówi ojciec dr Dawid Wilczyński. Koła i biura, przyjaciół Radia Maryja, rodzina Radia Maryja to taki krwioobieg naszej rodziny. Bez tego krwioobiegu nie byłoby Radia Maryja. Przede wszystkim bez Błogosławieństwa Bożego, bo to ono jest na początku i ono jest dla nas najważniejsze. Radio Maryja w grudniu będzie świętowało 33 lata swojego istnienia.